15 wieku przed naszą erą, gdy Nubia została podbita przez Egipt, tutaj przebiegała południowa granica kraju faraonów. Około 1450 roku przed naszą erą Totmes III założył tu miasto Napata. Egipcjanie pozostawali tu tylko około 300 lat. Po tym Napata stała się siedzibą władzy królewskiej niezależnego nubijskiego królestwa zwanego Kusz, którego królowie w latach od 720 do 660 przed naszą erą rządzili całym Egiptem. Byli to tak zwani czarni faraonowie 25 dynastii. To ruiny świątyni boga Amuna. Była ona centrum religijnym królestwa Kusz, gdzie przez kilkanaście stuleci odbywały się wszystkie koronacje królewskie. Dżebel Barkal jest jednym z największych terenów archeologicznych w Sudanie. Jest tu przynajmniej 13 świątyń i 3 pałace. W oddali widać kolumny należące do zewnętrznej części świątyni bogini Mut. Do dziś zachowała się ta część świątyni, która została wydrążona w skałach góry Dżebel Barkal. Świątynię wybudował faraon Taharka w 680 roku przed naszą erą. Faraon Taharka z prawej składa ofiary Amunowi i Mut. Bogini Mut była żoną głównego boga Egiptu Amuna. Tutaj także scena składania ofiar przez Taharkę. Boska para Mut i Amun. Dżebel Barkal to niewielka góra o wysokości 98 metrów z płaskim szczytem. Widok na Karimę ze zbocza góry Dżebel Barkal. W okresie Królestwa Meroickiego w pobliżu Dżebel Barkal był cmentarz. Piramidy grobowe pochodzą z okresu od III wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery. Jak wiele zabytków w Sudanie są niezabezpieczone, a dostęp nie jest niczym ograniczony.